Radio Polonia. Dla was gra. Życie z pasją i naszym gościem jest dzisiaj Violetta Los, malarka, która dzisiaj opowie nam o swojej pasji i nie tylko o tym, bo o tym, jak się można uczyć, jakie są możliwości uczenia się malarstwa tutaj w Winnipegu. Witam bardzo serdecznie i dziękuję za przybycie do studia. Skąd przyjechałaś do Kanady? Jakie są twoje miejsca w Polsce? Wychowałam się w ogóle w bardzo malowniczej, malowniczo położonej miejscowości w górach. Jest to Jedówka Tuchowska, urodziłam się w Tuchowie. Może właśnie stąd moja miłość i zachwyt górami i lasem, bo miejscowość ta jest położona w przepięknym miejscu. Wakacje spędzałam w Zakopanem i w Bieszczadach, jak i w Krynicy, także te wszystkie miejsca są w odległości powiedzmy 100 kilometrów. Czy właśnie dlatego zostałaś malarką, że miałaś przed sobą, przed oczami takie wspaniałe widoki? Być może i to spowodowało, że poczułam miłość do malarstwa również, żeby odtwarzać przelewać swoje uczucia na płótno, ale również mój tatuś był bardzo artystyczny i on rzeźbił bardzo dużo w drzewie i potrafił z kawałka tego drzewa zrobić wspaniałe rzeczy. Pamiętam, jak robiliśmy zabawki na choinkę i również nam zabawki robił do zabawy. Także myślę, że strona taty i jego kreatywność pociągnęła mnie również do malarstwa. A kiedy pierwszy raz wziąłeś do ręki pędzel czy ołówek? Co to było? Decydującym momentem w moim życiu było, kiedy w czwartej klasie szkoły podstawowej nauczyciel od plastyki, bo mieliśmy zajęcia plastyczne w szkole, kazał nam namalować grzyby, a ja nie mając nawet dobrego pędzla, pożyczyłam pędzel swojej siostry od lakieru do paznokci, gdzie był to bardzo maleńki pędzelek i twardy, że było trudno trochę malować, ale wszystkie te linie i małe kreseczki, które namalowałam, przerodziły się w bardzo taki impresjonistyczny obraz i nauczyciel wtedy bardzo mi pogratulował i stwierdził, że powinnam chyba iść w kierunku plastyki, aby dalej się kształcić. I tak zrobiłam, posłuchałam jego właśnie sugestii. Posłuchałaś i jakie były kolejne kroki? No i tak się zaczęła moja przygoda z malarstwem. Później zaczęłam coraz więcej malować. Wybrałam szkołę artystyczną i tam pochłonęło mnie już malarstwo. Uczyłam się od innych, podpatrywałam jak inni, bo nie czułam się wystarczająco dobra, że jestem aż między tymi plastykami, którzy wykonywali prace bardzo zachwycające, gdzie mój najlepszy kolega, mając 14 lat, dostał stypendium dla wybitnie uzdolnionych dzieci, więc to było dla mnie takim wielkim wyzwaniem, że tak powiem, żeby dorównać tym innym rówieśnikom. I tak zaczęłam pracować, gdzie mieliśmy profesorów bardzo wymagających, trzeba było robić mnóstwo szkicy, ponad 100 szkicy tygodniowo, gdzie większość z nich lądowała w śmietniku niestety. I tak się zaczęło, kiedy pracujesz to i masz osiągnięcia. I technika, którą uprawiasz teraz, malarska, jak się to nazywa? Bo to, co widzi przeciętny odbiorca, widzi kwiaty, widzi portrety. Tak. Co to jest? To, co ja właśnie chcę malować. Ja maluję... daję swoją duszę. Jak zawsze powtarzam, że są malarze, którzy słońce zamieniają w żółtą plamę, natomiast ja żółtą plamę chcę zamienić w słońce. Po prostu wytworzyć w widzu coś, co go pochłonie, nad czym się zacznie zastanawiać i jeżeli chociaż chwilkę się zastanowi nad moim obrazem, to znaczy, że zrobiło to na nim jakieś wrażenie. Myślę, że to wypływa z mojego wnętrza też, że jestem artystką, jestem po prostu sobą i robię to, co... Ja jestem po prostu zwykłym artystą, a pędzel czy szpachla, którą używam, czy nawet kiedy układam kwiaty, to chyba wszystko już niebo włożyło w moje ręce i ja to po prostu przekazuję. Pięknie to określiłeś. A powiedz, twoje obrazy, gdzie one są? Zostawiłaś część w Polsce, część w Niemczech, czy nie? Tak, czy one wędrują z tobą? No razem? Nie, nie wędrują ze mną, bo to by były zbyt duże, duże pakunki, ale większość została w Polsce. Później malowałam, oczywiście nigdy nie przestałam malować i mieszkając w Niemczech robiłam wystawy. Należałam do grupy plastyków, gdzie wtedy mogliśmy wyjechać do Francji i tam zrobić również wystawę zbiorową, co pomaga artystom bardzo. Takim młodym i niedoświadczonym jeszcze jak mi. No i więc zostawiłam parę obrazów tam również. No i teraz tworzę tutaj. A tutaj masz swoją pracownię.
Znaczy nie zupełnie pracownię, po prostu wykorzystuję metraż twojego mieszkania. Czyli twój dom jest twoim miejscem pracy również? Tak, również. Tak. I obrazy, które mówiłaś, że zostawiłaś w Polsce, część została w Niemczech, część jest tutaj, one gdzieś stoją, one czekają na nabywcę, czy one są po prostu, dla ciebie są tak ważne, że nie chcesz, że nie możesz się z nimi rozstać? No nie, nie, ja wystawiam swoje obrazy we Forks w galerii, The Punch Gallery. Tam już udało mi się sprzedać 8 sztuk od zeszłego roku, także uważam, że jest to też dosyć takim fajnym dla mnie uczuciem, że jednak ludzie kupują moje obrazy. I oczywiście mam całą galerię w domu, gdzie rozwieszam, suszę i jeżeli ktoś do mnie przychodzi, a przychodzi do mnie dużo osób, więc jeżeli się komuś podoba, to po prostu go zabiera. Czyli twoja pracownia jest również taką galerią, w której można sobie wybrać obraz i w którym ty będziesz mogła się rozstać. Mam pewne obrazy, z którymi się nie rozstaję. Są dla mnie zbyt takie bliskie i po prostu nie rozstaję się wtedy z tym obrazem. Ale większość, jeżeli maluję, że wiem, że chcę po prostu podzielić się z tym obrazem z kimś innym, to nie mam żadnego sentymentu, żeby się z nim rozstać i go sprzedać. Jaką techniką są wykonane? Jaki nurt malarstwa reprezentują najbardziej, sobą? Moją ulubioną techniką jest olej jednak. Próbowałam wodne farby, próbowałam akryle, ale jednak olej przemawia dla mnie najbardziej i czuję olej, bo maluję szpachelką i wtedy nakładanie tej farby tą szpachlą jest bardzo takie silne i lubię czuć technikę obrazu, lubię czuć fakturę na tym i jest bardzo łatwo właśnie uzyskać tą technikę i tą fakturę używając oleju i szpachli. Bardzo lubię malować postacie, ciała, wiązać je ze sobą, rozdzielać je, układać różne kompozycje, bo ciało ludzkie jest bardzo wiotkie i jak wiemy można je komponować na różne sposoby. Bardzo lubię malować akty kobiet, tylko po prostu są one w przeźroczystych sukniach, czy są odwrócone plecami, także widz widzi, że jest to nagość tej kobiety, ale do końca nie jest ona odkryta i to jest właśnie takie tajemnicze w tym obrazie. Kolejny temat, który chcę poruszyć, to jest praca z dziećmi. Pracowałam z dziećmi już, jeszcze będąc w Polsce, prowadziłam zajęcia plastyczne też w Domu Kultury. I tam się to zaczęła, ta przygoda z dziećmi również. W Niemczech będąc, też założyliśmy taką małą szkółkę. No i tutaj poszłam na zrobić jako wolontariusz do szkoły, do zwykłej szkoły publicznej, parę lekcji plastycznej i sami rodzice poprosili mnie, czy bym nie mogła uczyć ich dzieci prywatnie. No i tak to się zaczęło tutaj właśnie, a teraz w poniedziałki mam grupę samych dzieci, z którymi mówię po polsku. Także to jest bardzo, bardzo fascynujące. Mam grupę 8-osobową w poniedziałki i w środę. W środę mam trochę starsze dzieci, są w wieku tak 13-14 lat. I robię z nimi troszkę trudniejsze techniki. Natomiast z tymi dzieciakami jest rzeczywiście zabawa bardzo fajna. Jest możliwe. Na pewno potrzebują pewnego, aby ich pokierować, aby im powiedzieć, jak używać, jak komponować razem, co używać i jakich technik używać. Wtedy to dziecko potrafi rzeczywiście zrobić niesamowitą pracę. I rzeczywiście warto inwestować, bo te dzieciaki mają niesamowitą przyjemność w wykonywaniu tych prac i potem są strasznie z siebie dumni, kiedy oceniamy wszystkie te prace i nie wiedzą, która rzeczywiście jest najlepsza. Dzieci stoją nawet przy sztalugach i pracują z farbami olejnymi? Dzieci z farbami olejnymi robię tylko w grupie starszej, ponieważ jest to dosyć droga technika i trudna. I po prostu może nie tyle trudna, co kosztowna. Czyli muszą jeszcze podrosnąć. Muszą jeszcze troszeczkę podrosnąć zanim. Chociaż zawsze robię pod koniec roku zwykle zawsze robię dwa projekty farbami olejnymi, bo już są do tego przygotowane przez wszystkie lekcje wcześniejsze. Ale w jaki sposób potrafisz je zainteresować? Nie wiem, ja myślę, że te dzieci, które przychodzą już same w sobie mają jakiś talent artystyczny i chcą się rozwijać i rodzice to zauważyli, że to dziecko lubi malować, a przez to, że jeszcze przychodzi na spotkania ze mną, to ma możliwość poznania różnych technik, które pewnie by nie poznało w publicznej szkole czy nawet w domu. Radio Polonia.